Teraz już jak zrobiłem 20.0, to mogę robić własny kurs? To już jest ten moment? Nie mam na razie składziku, bo mam 7 milionów, które trzeba wydać. To już teraz mogę, dobra. Tak, za 300 zł. Pół roku gruby z grubym. Powodzenia w paczkach. Dzięki, Miłosz. Mówicie, że za 300 wy? Ten? 300 wybrać za szkolenie, jak już 20.0? Nie, będzie na YouTubie puszczę, znaczy będzie materiał na YouTubie z intro szkolenia pana Adriana. Na 100%. Miałeś 10 milionów, to czemu masz 7? No bo w moim składzie są jeszcze zawodnicy, którzy jakby są drodzy, na przykład Ginola, na przykład Mendy, Eder Militao, Verratti. No to z samego Ginoli macie milion, tu już macie 8 milionów. Verratti to jest kolejne 600 tysięcy, Eder Militao to jest kolejne 600 tysięcy i Mendy to jest kolejne 700 tysięcy, więc jakby 700, 600, 600 daje znowu 10 milionów, więc chiller. Siema Santo, stop. No, powiem wam, nie chciałbym jakby trenera, który mam wrażenie, że umrze w przeciągu najbliższych 2 miesięcy z wyglądu, nie? Ramo stop. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle test Ramosa, to ja Ramosa, mówię, odcinek na YouTube'a, ten, który dzisiaj wrzuciłem. Toni Kroos? Tak, Toni Kroos i Verratti. Nice. Dobrze, idealnie przyda mi się na tego. No nie. Przyda mi się na robienie ikony. O, walkout! Pa, walkout z tego. Z podglądu? Z podglądu? Normalnie. Zresztą ostatnio na ostatnim streamie zebraliśmy na FIFA Points grubo ponad te zakładane za tego z waszych donate'ów, więc jakby wiecie. Dobra. Pierwsza paczka dzisiaj, taka potężna, chciałem powiedzieć, ale to chyba muszę cofnąć te słowa. Potężny jako aspas. Oh, Jesus. No dobra. Dobra, no weźmiemy sobie oczywiście De Bruyne i weźmiemy sobie jeszcze kogoś tam na wypożyczenie, chociaż ja ich raczej będę kupował. Plan na nowy skład, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie kwalifikację do Food Champions i będziemy mieli w środku trójkę z Toty pomocników, bo tak jak mówię, testowaliśmy w weekend, lidze weekendowej, która poszła zajebiście, bo 20-0 było, testowaliśmy napastników, no to teraz w kwali będzie trzech pomocników i będę chciał, żeby wszyscy mieli pełne zgranie, nie? Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. A w weekend już postaram się zrobić jakiś skład z takie połączone toty, nie? Czyli obrona, pomoc, atak. Całe jedenastki, no niestety nie stać nas. Jezus Maria, ten bośniak, naprawdę, to jest jakby ile razy? Huijningson, Dzeko, no niestety, no essential pack my ass. Kama, dzięki za czwarty miesiąc suba. Dobra, mamy. Dobra, uwaga, mamy ikonę! Czy ta ikona jest powtarzalna? Nie. Ale bardzo, bardzo fajne wymaganie jak na ikonę 88+. Wiadomo, pewnie gówno leci, ale... A, co, bo chcecie, żebym otworzył normalnie, bo otworzę i sobie pójdziecie, tak? A tak będziecie musieli siedzieć dłużej na tym nudnym streamie. Haha, w ciemno. Słuchajcie, tym lepiej jest, większa beka jest, bo jak robię w ciemno, to większa beka jak nic nie trafiam. Dobra, uwaga, w ciemno ikonka. Przejrzał nas. Dobra, uwaga, 88 Mid Prime World Cup Icon. Anglia, dawaj. No wiadomo, na start Anglia będzie. Lega Icon. No i na start oczywiście. Nie Quality, tylko Country Region. Anglia, pyk! Małem tego mora, miałem czego życie ze szczęścia. Spokojnie, już jest dobrze. Jeszcze jakiś Spain, bo Spain to raczej nic dobrego. A i co? Na razie jest nieźle. Dobra, jedziemy dalej. Argentynę to później sobie sprawdzimy. Albo Argentynę też może na początku, bo nie ma w sumie nic dobrego. No i kres posto. Dobra, jest nieźle. Finlandia, ajajaj. Dobrze, nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Hungary? Mogłoby być Prime Hungary. Aj. Brazylia później, wszystkie te najlepsze nacje na koniec. Mexico, please no. Dobrze, wypożyczony. Northern Ireland?
osób. A idziemy dalej. Republic of Ireland, ale to chyba i tak. Russia. Rumunia. Hadzi. A to jest Prime? Ale dobrze, że w ogóle sprawdziłem tą nację, bo mi się podniecił, a no nie. Hadzi. Hadzi. Prime Hadzi, więc 286 tysięcy. Może jest dobry. Dobra, taka pomoc, taki atak, taka obrona. Wszyscy na pełnym zgraniu, więc bardzo fajnie. Gramy taktyką 4-2-3-1. Modric i Bellingham będą grali jako SPD, SPO, Kevin De Bruyne. No i trójka z przodu z tym wolerem. Zobaczymy. Aha, dobra, Food Champions 10 meczów. W 10 meczach będziemy testować. Aha, czekajcie, bo crossplay wyłączyłem, bo nagrywałem pewien odcinek. Bejot ma podkręcony drop. Ta. Słuchajcie, jeżeli ktoś otwiera milion paczek, to w końcu coś trafi. No i dlatego youtuberzy według was mają podkręcony drop. Dobra, zdążymy jeden mecz jeszcze zagrać przed 19. Zobaczymy, co będzie o 19. No i zobaczymy, jak ta trójka sobie poradzi. Nie na wypożyczeniu, tylko normalnie napierdzielamy jak źli. Kiedy Draft to Glory? Mam nagrany odcinek. Jutro powinien być. Ginola koleś się nazywa. No zobaczmy, czy ma Ginola. Myślicie, że ma Ginola w składzie, czy nie? Szybko, obstawiamy. Ginola bez Ginoli w składzie. Nie, no to jest po prostu ci ludzie. Jak oni grają w tym grę? Dobra, ten skład jest do sprzedaży ogólnie. No co za syf ten. No, ty, ale z główki fajnie potrafi tutaj zawalczyć o swoje. Dobra, ale na spalonym wystawiasz człowieka. Chyba De Bruyne ma ukrytego traita jakiegoś, że jak jest spalony, to nie ma. Tak mi się wydaje. Antyspalony, tak mi się wydaje. To był kilometrowy spalony, mam wrażenie. Dobra, przynajmniej wolę. Najlepszy napastnik do stuka. Pewnie jakiś Neymar. Marcel, a co mam powiedzieć, że słońce świeci jak pada deszcz, czy co? Jak mi się coś nie podoba, to mi się nie podoba. O, już here we go poszło, jeżeli chodzi o Santosa. Bo już jest zdjęcie z Kuleszą. O, dobra. FC Dąb Dębno. O, Dąb Dębno to tutaj obok Gorzowa, 30 km. Trzecia liga chyba. Dobra, jedziemy z nim. Dobra, szybkie... Dobra, jakby zagram na 100%, nie używając kart Toty, tylko po prostu chcąc strzelać bramki, ok? Dobra. Dobra. No nie, no nie chcę wyjść, 2-0, 15 minuta, no. Dobra, ty. Ja tu się staram, skupiony gram. Trzy-zero? No come on! Spoko. Uła. Gol. Nope. Gol. Czy on sobie to wbił do bramki? Ja je. Pewnie Ikner, pewnie. Co tu się... O, okay. No po prostu to macie tą subskrypcję już od jakiegoś czasu, ja je... Pa, 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 pa. Dobra. To odbieram sobie paczkę Prime, tylko muszę wyjść z FIFA. Zobaczymy, co z tej paczki Prime poleci. Toty Fan Choice, hello! I paczka Prime Gaming 4 właśnie. Patrzcie, tu jest tylko jeden jest zawodnik. Jaki Haaland, co wy mówicie? Fede Valverde, pyk. Prime Gaming Pack, zobaczmy, czy oddaje Prime Gaming. Średnio bym powiedział.
tak się radzi. Dobra, to nie jest źle. Prime Gaming. Jeszcze jeden player pack. Uwaga! Z 20 pików trafiamy dwa toty i jedną ikonę toty. Aha. No ogólnie to będą same duplikaty. Ale Layuna mam... dobra, nie będzie. O, jest Toty. No nie. To jest zawodnik do Toty. Jezus, ile tych informów, tylko że to nie same duplikaty. Diego Carlos nie będzie. No ale z takiego piczka, taki Toty, to by wleć. Oblak 89. Okej, miło, miło. To już dobrze. Nie testowałem jeszcze Beja. I cyk niebieski. I cyk niebieski. I cyk niebieski. Ciekawe, jaki overall będzie miał w przyszłej FIFA Kiwior. Jak będzie już w Arsenalu, wiecie, taki transfer, coś tam 25 milionów. Pewnie będzie już miał 78 overalla. Nie no, złotą kartę dostanie, wydaje mi się. Zależy, jak będzie grał w sumie, nie? Zależy od jego gry teraz w Arsenalu. Okej, Laporte. No, zjech, tylko że zjecha duplikat, okej. Jakiej gry? Co, nie będzie grał? Mówicie, że nie będzie grał? No, przynajmniej jeden. No to niezła, niezły kiksele. Kiksele, ale mamy jeszcze paczki z pomocnikami, więc... Let's go. Dobra. Trzy midfieldery, widzowie. Musi siąść. Gomez, Papu Gomez. Foderek jak ta lala, ale niebiesko, dajcie Inurus. Wow! Ta. Nice! Ikona Toty! A w środku jeszcze Toty zwykłe, nie wiem czy wiecie. Jest ikona Toty, a w środku jeszcze jest Toty. Mhm. A w środku jeszcze jest Toty, tak jest. W środku jeszcze będzie Toty. Nie no, kosztuje 700 tysięcy, wiem, bo wczoraj trafiłem. Jakby wiem, bo wczoraj go sprzedawałem. Czy tam przedwczoraj. Ale nice. Piękna sprawa, piękna historia. Nice. Nie sądziłem, że pójdziemy w tym kierunku. Co prawda liczyłem na Hulita, ale Hulit ma chyba CF-a, nie? No to ciężko. Z jakiej to paki? 3,83 plus pomocników. I jeszcze Toty w środku. Może Busquets to nie Toty. Pięknie. O, 700 tysięcy. Pirlo. Piękna sprawa. Ha! Normalnie. 5 gwiazdek. Klasa! No to zobaczmy, co z ikony tutaj 88 plus u kolegi. 3, 2, 1. Good luck. Trzymam kciuki. Naprawdę. Niech siądzie. Pa! Prime! Brazylia! Hello! Ale Brazylia, Prime Roberto Carlos, myślę, że to i tak jest dobrze. Myślę, że to i tak jest kozak. Prime ikonka. Myślę, że to i tak jest dobrze.
milion, kurde, no grasz do końca gry na lewej stronie. No to jest 18 pików, to jedziemy na szybkości, poprosimy coś dobrego. To jest problem z kartą graficzną. Przez problem z kartą graficzną nie możesz sterować zawodnikami. Shiloh, pokur się pana Adriana to jest. No chyba Orlik się nie uda to. O, ten cross. No dobra, i tak będę różnicy, kogo mu tam wybrał. Tak się radzi. No niestety, Orlik, twoje konto jest przeklęte. No i zobaczmy, 88 plus, Need Prime, World Cup, Icon, pik nie, może pak. Prime Zanetti, no co wam powiem. Zawsze 500 tysięcy. Mogło być gorzej, na pewno. Dobra, idziemy grać. Road to Glory, zobaczmy. No, dla mnie Messi. No, co, dla mnie Messi. Przynajmniej De Bruyne wykończy. To z ekipy jakiś Toty trafił? Ja? Co prawda ikonę Toty, ale trafiłem. Ale Devik też trafił. Devik trafił też ikonę Toty. I się tyle kończy. Cause you never turn your back even when it got spooky. No, for a fact, you ain't cut me no slack. You will rewind time, yeah, like it was a movie. But it's real life and we gotta look ahead. Glad you alone. Może jakiś zepsuł te sztuki, bez kiku, no nie wiem. Show survive, it's a reason you here. Chance to the next couple years. Then they put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 of life, all these years gone by. And you never asked why. Let's go. A ja widzisz, Szuncio, spadki 83 plus pomocnicy, trafiłem Pirlo. Z górki bez plestek, no. Feta. Sałatka i gol. Gol! Dziękuję bardzo. Pyszności. Miam. Dobra. Ale to nie są wypożyczeni. Mati, ja mam trójkę niewypożyczoną, ja mam trójkę kupioną. Ciężko mi złapać porównanie. Pierwszy raz Bellingham mnie zaimponował. No! Kevin w końcu coś też pokazał. Ja pierdzielę. Przyspieszył coś. Nice! Nice.
Ja boję się, że to jest jakiś ten, jakiś jumpscare czy coś. Kami Esport, siema Kamyk, chciałbyś się ze mną zmierzyć ze mną w meczu towarzyskim? Kami Esport, o niczym innym nie marzę, tylko żeby teraz odpalić właśnie z jakimś randomem z czatu mecz towarzyski. Brawo, Lucy. Aj. Jedziemy. Mamacita. Mapa. Muzyka jak głośna. Aha, bo ten podgłośniłem zbyt dużo decybeli. O, teraz powinien być git. O nie, Michał22.pl. Zresztą, co ja się martwię, to ja jestem graczem 22-0, tak? Nikt mi nie będzie tutaj... To ja będę wygrywał z ludźmi, a nie ludzie ze mną. Tak, tak, właśnie tak. Żadne tutaj Michały.pl. Zajebiste, Kurtyła stoi obok piłki i patrzy na nią. O, dobre, zajebiste to było. Oh, trzeba było się uciec do najgorszej taktyki, jaka jest w FIFA. Bieg do linii i tapping. Za łatwo. No dobrze. Żadnej karty z tych toty. Nie kupuję, nie? Gigi był oponent lepszy, Gigi był oponent lepszy akurat. Oho, Aronson. No, teraz wreszcie Modric. O, oh, Jezus. No i gol, zajebiście. To powinien być spalony. Dobra, jakieś inne playlisty. Nie wiem, puśćmy coś innego. Jaj. No i tak. Chyba Woler ładuje takie coś. No nie wiem, bym Bellingham strzelił w życiu, bo nie strzelił. Nie no, Radziek, ja mówię, jeżeli chodzi o w ogóle te trzy karty Toty, Bellingham, Kevin De Bruyne i Modric, są żenująco słabe. W życiu nie wydałbym na żadną z nich więcej niż milion. O Boże, ten bramkarz też widzę. Zajebisty strzał. Valverde Toty będzie najlepszy, o ile dostanie Toty. W czerwcu i podobno już. No zobaczymy. Nice.
wreszcie Lukita, coś zrobiłeś. Ja bym z tobą przedłużył kontrakt w Realu Madryt. Expected goal 0-0. To zajebiście, że jak Luka strzela z 16-17 metra, to jest expected 0-0. No i nice. Czy Verratti wart swojej ceny? On tam 600-700, raczej nie. Nkunku, Davis. Aaaa, nie tak to widziałem. No i nice, został nam jeden mecz. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. 8-1 mamy, może być 9-1. Za 9-1 też są przyzwoite nagrody, więc... Prawdopodobnie Hester na 23. Czy tam to jest już 24? Będzie? Nie, 23. To by było dobre. Dirty dancing na chodniku, woler wali, fiku miku. Co myślę o Cantona 9-3? Nie grałem, aczkolwiek sam Cantona jest ok. Pęk! No i zawsze tak będzie, no. Karny, no przecież. Dobrze. Przynajmniej na zielonym siadło, przynajmniej te. Dobra, chyba po grze. Dobra, otwieramy ten shit. Let's open this shit. Wstyd i hańba, że je wypuściło. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem jakby dlaczego tak słabo się nimi gra. Po 10 meczach, 3 bramki, 1 asysta Modricza. Ja wiem, że oni grają na HPD. Kevin De Bruyne 8 bramek, 3 asysty. Bellingham 1 bramka, 5 asyst. Ja wiem, że trójka głównie z przodu strzela, ale teraz jak ich zwyzywałem, to poproszę ich w paczce, tak? Tak, w ten weekend było 20-0, jest filmik na YouTubie, jeżeli ktoś chce, to najnowszy film na kanale Kamyk HD jest z tego 20-0. Ascension, Ascension. Rare Mega Pack, aż się oplułem. O, Dawid H, przynajmniej walkout oddało. Nice. O, dwa walkouty nawet. Okej. Okay.